Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Chwileczkę mnie nie było, chwileczkę nie nagrywałem, ale tak jak mówiłem, po otwarciu tego naszego biznesu powiem wam, że pracy jest naprawdę sporo i będę miał na pewno mniej czasu, także na razie też plany co do otwarcia tego drugiego kanału schodzą, że tak powiem, na dalszy plan. Bo trzeba mieć czas, żeby tam w ogóle nagrywać, potem to montować, chociaż już tam osoby się odzywały, że mogłyby dla mnie to za darmo po prostu montować, ale wiecie, ja jestem taki, że ja wolę coś zrobić sam. Po prostu przy montażu filmów, no to wolę po prostu robić to sam, dlatego że ja mam w głowie pomysł, jak ma to wyglądać i po prostu no, ktoś tego pomysłu na pewno by nie wdrożył w życie tak, jak ja chcę. Także póki co, chwilowo, nie wiem czy chwilowo, ale na pewno na razie jeszcze tego kanału drugiego pokazującego no po prostu naprawy blacharsko-lakiernicze nie będę otwierał, bo nie ma na to zwyczajnie czasu. Poza tym jeszcze cały czas udoskonalamy ten zakład, cały czas coś dokupujemy, cały czas coś tam montujemy, udoskonalamy, także to schodzi na dalszy plan, ale to tylko tak gwoli wyjaśnienia. Dobra, jesteśmy na budowie. Dzisiaj wam troszeczkę poopowiadam, co w ogóle dalej z tą budową, no bo na razie jest zima, połowa lutego, no więc jest zrobiona elektryka wstępna, hydraulika, czekamy na tynki, które będą w kwietniu. Więc opowiem wam w ogóle o dalszych planach odnośnie tej budowy. Co z tym kredytem, czy będę go brał, czy nie. No i może zacznijmy właśnie od tego, co tu się będzie działo dalej na tej budowie. No bo są gołe ściany, tak? Jest elektryka, jak widzicie, zrobiona. Kto mnie śledzi, ten doskonale wie. Wstępna hydraulika jakaś tam jest zrobiona. No i teraz czekamy na tynki, tak? Tynki mam umówione na kwiecień. Z tego względu, że jeszcze wcześniej chciałem tutaj zrobić przyłącze wody, żeby już po prostu nie kombinować z tą wodą i z mauzerem, który tam stoi. Bo wcześniej woda była dowożona do tego mauzera i po prostu pobierana z niego, a teraz jak już będzie przyłącze wody zrobione, no to będzie problem z głowy. Po prostu będziemy brać wodę stąd. Dlaczego wcześniej nie zrobiłem tego przyłącza? Jak mi robili tutaj te rzeczy związane z hydrauliką? Z bardzo prostej przyczyny. Hydraulik mi powiedział, że lepiej to zrobić na wiosnę, no bo w zimie są mrozy i woda zamarza i może tam rozsadzić po prostu ten dopływ, że tak powiem, wody, który tutaj w budynku by się znajdował. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. To przyłącze. Znaczy, no nie całe przyłącze, tylko ta część, która jest w budynku. Można to oczywiście zabezpieczać, kombinować, żeby to ocieplać i tak dalej, ale w zasadzie po co? Jestem już umówiony na zrobienie tego przyłącza pod koniec marca. Także tak, żeby to właśnie było zrobione przed tynkami, no bo do tynków jest potrzebna duża ilość wody. Jak rozmawiałem z tynkarzami, którzy mi tutaj robili wyceny, to około 1000 litrów tutaj będzie potrzebne na ten dom i garaż. Z tego co pamiętam, a nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba tak. Więc przyłączę wody. Jeszcze przed tynkami oczywiście będzie kończona ta elektryka, no bo tam w garażu w ogóle tej elektryki nie ma. Nie została zrobiona z tego względu, że nie ma tam bramy i żeby nie kusić potencjalnych złodziei, którzy był taki okres tutaj w grudniu, że naprawdę dużo było włamań w tej miejscowości, gdzie ja mieszkam i się buduję. Teraz się to trochę uspokoiło, więc zdecydowaliśmy z elektrykiem, że przed samymi tynkami zrobimy po prostu elektrykę w garażu i tutaj też w domu jeszcze
Na przykład różne kable nie są powyciągane na zewnątrz. Elektryk powiedział, że on to zrobi przy okazji tego garażu, właśnie z tego względu, że są mrozy i jeżeli nie musimy ich jeszcze wyciągać, to lepiej zostawić je tutaj w budynku w środku. Ale przed tym wszystkim, czyli przed tym przyłączem wody i przed dokończeniem tej elektryki, jeszcze będą montowane rolety na okna. Zastanawiałem się nad tymi roletami dosyć długo. Dlatego też razem z oknami jeszcze ich nie zamawiałem. To było raz, po pierwsze dlatego, że zastanawiałem się w ogóle nad nimi, a po drugie dlatego, że też mi powiedzieli, że jeżeli nie muszę, to lepiej przed zimą tego nie robić, jeżeli nie będzie jeszcze elewacji, ale elewacji jeszcze nie ma, więc przełożyłem to zwyczajnie na wiosnę. Mam już wycenę na te rolety, taką no już nie wstępną, tylko że tak powiem, zatwierdziłem już ją. Mniej więcej tyle mnie to będzie kosztowało, ile się spodziewałem, ale o tym wszystkim oczywiście zrobię odcinek, jak już te rolety będą zamontowane. Też chcę je dopiero zamontować pod koniec marca i tak się umówiłem z tym po prostu właścicielem firmy. Zresztą to ta sama firma, która mi montowała też wszystkie okna i drzwi, że podpiszemy umowę z montażem po prostu w danym okresie, czyli na koniec marca. Ostatni tydzień marca. I w zasadzie muszę tylko pojechać tą umowę podpisać, bo wszystko jest gotowe i zrobię to jakoś na dniach. I tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co już mam zatwierdzone i umówione. Jeszcze oczywiście tynki w kwietniu. I to już jest też umówiony termin. Mam od tego ekipy, czyli rolety, dokończenie elektryki, zrobienie przyłącza wody i tynki. I dalej będziemy je po tynkach, będziemy oczywiście tutaj układać styropian. Chyba ja będę to robił sam, bo to żadna filozofia. Styropian po prostu tutaj na posadzki, no i będzie wszędzie robiona podłogówka, tak? To też hydraulika mam, to on mi to po prostu powiedział, że mi to zrobi. Jak sobie sam będę chciał ułożyć styropian, to sobie ułożę, dzwonię do niego, umawiamy się wtedy na termin i on mi kładzie podłogówkę, tak? No i dalej oczywiście będą wylewki. Dopiero teraz, szczerze wam powiem, zacząłem się rozglądać za ekipami od wylewek, dzwonię po znajomych różnych i zamierzam sobie zrobić parę wycen, tak samo jak już z elewacją się zaczynam rozglądać z ekipami. I też dzwonię po znajomych, bo chcę, bo tutaj w tym domu na razie wszystkie ekipy, które tutaj były i wszystkie rzeczy, które tutaj są, okna i tak dalej, to są ekipy lub firmy z polecenia i póki co nie było żadnej miny. Jestem zadowolony póki co ze wszystkiego. No dlatego, że ja nie biorę, raczej się nie staram brać kogoś w ciemno. Póki co dobrze na tym wychodzę i tak chciałbym, żeby zostało. Więc no po prostu ta elewacja i te wylewki miksokretem też chciałbym, żeby to robił ktoś z polecenia. I teraz tak, dopiero jestem w trakcie po prostu umawiania tych ekip, nawet nie umawiania, zbierania kontaktów do tych ekip. Dopiero później będę dzwonił. Chciałbym, żeby 3-4 po prostu firmy z każdej dziedziny, jeżeli chodzi o każdą usługę, żeby mi zrobiły te wyceny, żebym miał porównanie wycen. A jak wiecie, teraz budowy stoją, więc wiem, że ekipy są luźne i nie mają zbyt dużo zleceń na przyszły rok, więc myślę, że jakaś tam konkurencja cenowa będzie wchodzić w grę. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. O wszystkim oczywiście będę nagrywał. Tak jak mówię, w dalszej kolejności po tej podłogówce, wylewkach będzie elewacja. To jakoś pewnie wylewki i elewacja
ocieplenie budynku, no i elewacja i garażu, to będzie w jednym czasie robione. Co dalej? Dalej mam, już dzwoniłem do znajomego, który zajmuje się wykończeniówką, tak zwaną, wykańcza i inwestora, i dom, czy garaż. Tylko muszę się go jeszcze zapytać, czy on robi ocieplenia też poddaszy, bo zapomniałem się go zapytać, muszę zadzwonić. Dobrze, że już do niego zadzwoniłem, bo powiedział, że ma tyle zleceń. Ja powiedziałem, że jestem zainteresowany no mniej więcej na jesień pewnie z tą wykończeniówką. On powiedział, że to dobrze, bo na wcześniej ma już wszystkie terminy zarezerwowane. Ale z tego co wiem, z tymi ekipami tak jest, że oni zawsze do groma mają pracy. Czy to zima, jesień, lato, to na wykończeniach zawsze jest dużo pracy. I zawsze te ekipy mają pracę, więc dobrze, że do niego zadzwoniłem. Powiedziałem, żeby na jesień koniecznie mi tam termin zostawił. Tylko tak jak mówię, nie wiem, czy on ociepla też poddasza. Muszę się go zapytać. Myślę, że zrobimy... W ogóle pójdę tam na górę. Myślę, że tutaj ocieplenie będzie szła wełna. Zastanawiałem się nad pianą pór jeszcze. Tutaj też decyzja nie jest podjęta jeszcze na 100%, ale skłaniam się ku wełnie. Skłaniam się ku wełnie, dlatego że o tej pianie pór słyszałem różne tam opinie. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale w Anglii, jeżeli dom jest ocieplony pianą pór, to go nie sprzedacie. W Anglii jest to zabronione. Generalnie, nie wiem, od jakiegoś czasu przypuszczam, bo zawsze nie było zabronione, ale od jakiegoś czasu nie można ocieplać domów pianą pór i nie sprzedacie takiego domu. Wiem, że chyba też, tutaj nie jestem pewny, ale gdzieś mi się obiło uszy, że w Niemczech też chyba ta piana pór albo już jest zabroniona, albo ma być zabroniona. Ja też nie jestem do końca przekonany co do tej piany pór. Oglądałem różne filmy w internecie i chyba sobie dam z tym spokój, po prostu zrobię wełnę i to wszystko. Więc po elewacji, wylewkach przyjdzie czas na ocieplenie poddasza. No i co? Płyty karton gips tutaj oczywiście. Na górze. No i oczywiście tutaj płyty karton gips. Gładzi nie zamierzam robić. Widziałem pracę tych tynkarzy. Na przykład u sąsiada tego, który tutaj sobie mieszka. Bo to ci sami tynkarze mi będą robić. Od niego mam namiary. Byłem tam, oglądałem jak to jest zrobione. On mi powiedział, że żadnej gładzi już tam nie robił. Nie trzeba po prostu po nich robić gładzi. Jeżeli ktoś chce, to sobie może zrobić. Ale ja nie zamierzam. Więc gładzi nie będzie. I co? Po prostu na dole pozamawiam drzwi, kuchnię. O, czekajcie, bo ktoś na Messengera się dobija. Dobra, słuchajcie, wracam. Musiałem odebrać, no bo by się do mnie dobijali cały czas. Jakbym nie odbierał i byśmy w spokoju nie mogli dokończyć. Więc... tutaj jeszcze raz się pewnie będę powtarzał, ale wybiłem się znowu, no i muszę zacząć od początku. Tutaj na górze płyty karton gips zrobimy. I na dole oczywiście będą płytki położone. Kuchnię już się powoli rozglądamy, mamy potencjalnego wykonawcę. Mamy się określić, co tam konkretnie chcemy, żeby było, ile szuflad i tak dalej. On przyjedzie, pomierzy, dogadamy szczegóły i zrobi wycenę. Jeżeli będziemy zadowoleni, no to kuchnię też już zamówimy, bo się czeka około pół roku na kuchnię. Chcemy raczej od stolarza. Zastanawialiśmy się nad kuchniami z marketu, no ale raczej od stolarza to jest od stolarza. Takie jest moje zdanie. Płytki na dole, drzwi oczywiście wewnętrzne na dół zamówimy. No i schody też będzie trzeba zrobić. No bo
tutaj za bardzo nie ma jak po prostu tego ominąć, nie ma, można by coś tutaj kombinować, zasłaniać, ale nie bardzo jest tutaj jak to zrobić. Więc wolałbym, żeby przed wprowadzką te schody też były już zrobione. I co? Wyposażymy sobie dół na tyle, na ile będziemy mogli, a góra na razie zostanie w stanie deweloperskim i sobie ją będziemy powoli kończyć. Dlatego, że na wszystko od razu pieniędzy nie będziemy mieli. Taki jest plan, żeby zrobić na razie ten dół, a górę w stanie deweloperskim i sobie powoli, powoli potem to robić podłogi, malować ściany, wyposażać, ale to na spokojnie już powoli, jak się wprowadzimy tam na dół. Łazienkę sobie potem zrobimy powoli na górze, a na razie tylko na dole. Plan na wprowadzkę jest wstępnie na grudzień, ale czy to się uda, nie wiem. To jest tylko wstępny plan. Nie nakręcam się, żeby tam na 100% się na ten grudzień wprowadzić. To wszystko zobaczymy, jak to będzie. Ja już się nauczyłem, że nie ma tak co planować aż bardzo do przodu, bo potem budowa jednak weryfikuje te plany i dużo po drodze potrafi się opóźniać rzeczy. Jak się jedno opóźni, to potem jest lawina i wszystko inne się opóźnia, trzeba ekipy przestawiać i tak dalej, i tak dalej. Co z kredytem? Jeszcze tylko wam powiem i będziemy kończyć. Na razie plan jest taki, żeby tego kredytu nie brać jednak, bo zaczęliśmy ten biznes swój, to dobrze zaczęło iść, poza tym praca na etacie i chcę po prostu spróbować zrobić tak, żeby tego kredytu nie brać, ale oczywiście nie wykluczam, że nie będę go musiał wziąć. Póki co, jeżeli to będzie szło tak, jak idzie teraz, to myślę, że uda się zrobić ten dom, po prostu wykończyć go bez kredytu. Co do w ogóle jeszcze ogrodzenia, kostki i tak dalej, to już są plany na dalszą przyszłość. Nie wiem, na jak daleko, zobaczymy. Po prostu jak mnie będzie stać, to dopiero zrobię. No więc ja będę robił wszystko, żeby tego kredytu nie brać. I mam nadzieję, że mi się tego uda, bo ja generalnie, powiem wam, nigdy nie miałem na nic kredytu, nigdy nie byłem zadłużony. Ja po prostu nie lubię mieć długów, nie lubię być zadłużony. Strasznie mnie to denerwuje i nigdy nie byłem zadłużony. Nawet jak coś od kogoś pożyczałem, jakieś tam 100 zł czy coś, bo nie wiem, bo na przykład nie miałem przy sobie ani karty, ani pieniędzy, to ja od razu, najszybciej jak mogę, oddaję te pieniądze, bo ja nie lubię mieć długów, nie lubię mieć z tyłu głowy gdzieś tam, że komuś jakieś pieniądze jestem winny. Może to dla kogoś być śmieszne, może nie być śmieszne, ale po prostu no taki jestem. Jednak, jeżeli będę zmuszony wziąć kredyt jakiś tam nawet, nie wiem, 50 czy nawet 100 tysięcy złotych, bo nie będę miał innej opcji, żeby się tutaj wprowadzić, no to zrobię i oczywiście was o tym poinformuję. Ale póki co plan jest taki, żeby tego kredytu nie brać. To na tyle, słuchajcie. Takie są plany co do tej budowy. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Oczywiście wszystko będziemy nagrywać. Jest połowa lutego i na pewno myślę, że do połowy marca przez najbliższy miesiąc nic się tu nie będzie działo. Więc do filmów na temat budowy wrócimy pewnie dopiero w połowie marca, ale oczywiście coś tam, na ile mi czas pozwoli, na tyle coś tam na kanale jeszcze będę jakieś inne tematy nagrywał. Filmy związane z innymi tematami niż budowa. Więc to na tyle. Napiszcie komentarz oczywiście, co o tym wszystkim myślicie. Dajcie lajka albo unlajka, dislajka, unlajka, nie wiem jak to się poprawnie powinno mówić. I do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam wszystkich.